W emisji Jasku 27, moi państwo się Anna Mackiewicz, zastępczyni prezydenta Wydgoszczy oraz kandydatka na prezydenta SLD Lewica Razem, dzień dobry. Dzień dobry. Pani to chyba nie chce wygrać tych wyborów, takie mam wrażenie. Dlaczego? No Prowadzimy kampanię troszeczkę Moim inaczej. Moim zdaniem nietypowo... pani nie prowadzi kampanii prowadzę kampanię w sposób trochę inny. Startujemy konwencją, która była w, zeszły, w poniedziałek, ale przypomnę, że zostałam zarejestrowana dopiero w piątek, więc dopiero stałam się oficjalną kandydatką. Kon konkurenci nie próżnią, Rafał Bruski rozdaje kawę o siódmej rano, e, Tomasz Lato staje na gruntówce i mówi, że utwardzi 99 kolejnych ulic, a pani zrobiła jedną konwencję i żadnych spotkań z mieszkańcami nie dostrzegam. Od poniedziałku mamy cykl roz rozpisany co dwa dni, jeżeli chodzi o kontakt z mediami i codziennie mamy... Y, cały cykl wydarzeń, a do tej pory już od trzech czy czterech tygodni spotykam się z wieloma grupami osób, które chcą przekonać mnie do czegoś lub upewnić się, czy głosując na mnie, mogą liczyć na rozwiązanie swoich problemów. Także mam codziennie dwa, trzy spotkania. Po prostu przed oficjalnym rozpoczęciem tych trzy tygodnie do 21 października tak mamy rozpisany cykl. A nie było tak, że kiedy Irena Usznitkiewicz ogłosiła, że nie wystartuje na prezydenta, że to jednak Panią zmartwiło? Przyznam, że tak, nawet oficjalnie to mówiłam, ja się nie wstydzę. Staraliśmy się z moim przyjacielem, wiceprezydentem Mirkiem Kozłowiczem, oddać całkowicie pracy wiceprezydentów, ale też staraliśmy się taką myślą perspektywiczną, że to właśnie Irena Usznitkiewicz będzie na prezydenta. Nie, nie, nie ukrywałam tego. No i teraz mamy taką sytuację, że jak pani, sama, pani przyznaje, ludzie do pani przychodzą, przyjaciele i mówią, Aniu, po co ci te wybory? to był skrót myślowy, który zastosowaliście Państwo. Tak nie powiedziałam. Powiedziałam, że jest grupa osób, która owszem się dopytuje. Jest ciekawa też i pewnych rozwiązań, pomysłów. Dopytuje się, co zrobiliśmy przez ostatnie cztery lata, więc te spotkania są bardzo ciekawe, bym powiedziała. Czasami nawet dosyć ostre. No, chciałam po prostu w swoim wystąpieniu nawiązać do tego, żeby móc ładniej powiedzieć, bo kocham Bydgoszcz. Więc to było taki tylko związek z w swoim pierwszym wyborczym wystąpieniu podsunęła Pani kilka pomysłów. Czy to nie jest tak, że jedzie Pani na pomysłach sprzed czterech lat? Lekki lifting i generalnie to, co już było? Lifting zawsze będzie, ponieważ te programy pisane 8 lat temu i 4 lata temu nie były wymyślane z kosmosu. Dzięki temu, że pracowałam w zespole samorządowym krajowym, gdzie pisaliśmy program krajowy samorządowy, właśnie mam go tutaj na przykład, gdzie spisaliśmy wszystkie propozycje, które już są wdrażane przez samorządy, tam, gdzie są prezydenci, burmistrzowie z SLD. Udało się podkupić parę pomysłów, Pomysłu, które realizowaliśmy przez ostatnie 4 lata, więc ten program jakoś ewoluował, ale jest wiele bardzo nowych pomysłów. Ja mam tutaj taki pomysł. Tak. No już co prawda był, ale jakoś mało się przebił. Komunalne apteki i sklepy. W szczególności tak. komunalny sklep mnie interesuje. Co to miałby być? Ponieważ dzisiaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia w, w różny sposób. Są to, są to zasiłki celowe, są to zasiłki stałe, ale są też zasiłki związane na przykład z wydatkami na leki, czy na żywność, czy na węgiel. W związku z tym, jeżeli takie osoby mogłyby realizować, robić zakupy w sklepie, który jest generalnie tańszy, czyli nastawiony tylko nie, nie na zysk, tylko na y, y, sprawne obsługiwanie tych grupy osób, nieważne czy to sklep czy apteka. Takie y, sklepy istnieją w Polsce. Ale jak ten sklep większy być tańszy od Może prowadzić prowadzi go z, y, spółdzielnia socjalna i w tym momencie jest to grupa osób, która też jakby y, y, wraca do zawodu czy uczy się zawodu. E, mus, oczywiście, że trzeba zarobić na wszystkie koszty, które się z, z tym wiążą, ale nie na, na zysk w sensie no, takim gospodarczym. Kolejny pomysł. Mówi pani, że postawienie na startup. Każdy może tak powiedzieć, jaki ma Pani plan konkretnie? Bydgoszczy już zresztą dzięki, dzięki nam y, udało się prowadzić program lokal za złotówkę. On, nie, on, on nie, nie specjalnie się rozwija. W związku z tym on musi być zmodyfikowany. Y, głównie chodziło tam o lokale użytkowe, y, handlowe takie, w, na parterze, tak? A, a w mniejszym stopniu było zainteresowanie lokalami y, bi, typowo biurowymi. Y, bardzo się obawiam i w dyskusji takim bydgoskim nie tylko bydgoskim, o przyszłość naszych uczelni w związku z tym to, co się dzieje u nich, jeżeli chodzi o inkubatory przedsiębiorczości, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o miejski inkubator. To wszystko wymaga jakby poprawy, ale startupy są w tym momencie traktuje go jak wszechstronnie, tak, także to, co się nie udawało, trzeba poprawić, ale mamy kilka nowych pomysłów. W styczniu mówiła pani medium o przygotowaniach do utworzenia przy prezydencie Bydgoszczy Rady do Spraw Równości. Chcę zapytać, jak idzie. Y Dokumenty zostały przygotowane z myślą taką, żeby powstała najpierw taka grupa inicjatywna, która przygotowałaby założenia, przygotowałaby same dokumenty, na podstawie której ta właściwa rada by powstała. Bo chodzi o to, żeby nie urzędnicy, nie prezydenci pisali, tylko bezpośrednie osoby zainteresowane. Także cały, cały pakiet jest przygotowany. Zresztą, jak, jak pan wie, w, w moim programie Idę troszeczkę inaczej. Chciałbym najpierw zaproponować pełnomocnika do spraw równego traktowania społecznego, który zmobilizuje i zbierze grupę, przygotuje właśnie dokumenty, tak żeby taka rada była bardzo mocną, No Tak, ale ja sobie pytam, dlatego że to pani mówiła w styczniu, że już przygotowania idą. No, rok niedługo się skończy, przynajmniej ten samorządowy, i dalej rady nie ma. Zdaję sobie pan sprawę, że taką decyzję musi podjąć sam prezydent. Ale to może tak zapytam, ile Pani pomysłów zablokował prezydent Refoblowski w ciągu ostatnich czterech lat? Całkowicie. Może nie tak dużo, ale część z nich wymagała bardzo dużego przekonywania, lobowania, jak na przykład inwestowanie w kolejne parki bydgoskie. Zresztą w żadnej kadencji chyba tylu, tyle rewitalizacji parków nie czyniono, ile, ile w tej kadencji. Część pomysłów musiało odczekać w czasie i dopiero po jakimś, po jakimś okresie można było do tego wrócić i przekonać. Ale ja myślę, że pan prezydent akurat myśli po podobny sposób. Nie czytałam dokładnie jego programu, ale myślę, że sądząc też po dzisiejszym spotkaniu w, na sali sesyjnej w ratuszu, gdzie będziemy mówić o, o Europejskiej karcie w samorządzie lokalnym, jeżeli chodzi o prawa kobiet, więc myśli tak samo. Po ale... prostu trzeba zrobić następny krok. Tu nie ma żadnych przeszkód takich formalnych. No ale to w takim razie, po co głosować na panią, a nie na prezydenta, skoro prezydent w zasadzie nie blokuje pani inicjatyw, a w ogóle pani jest w bardzo trudnej sytuacji, skoro musi pani mówić publicznie, że zrobi pani lepiej coś od swojego szefa ponieważ prezydent nie ma bezpośrednio kontaktu ani doświadczenia w kontaktach z tymi środowiskami, które, no może oprócz seniorów, tak, bo dzięki naszym pomysłom SLD i powstała Rada Seniorów i, i karta senioralna, ale z pozostałymi grupami nie ma osobistego kontaktu. Ja jak wiadomo, wywodzę się i cały czas kontakt utrzymuję z wieloma środowiskami dyskryminowanymi. W związku z tym nie powiem, że jestem jedną z nich, chociaż tak de facto tak. Środowiska kobiece to jest pani matecznik. Co pani tak. robiła dla kobiet w ciągu ostatnich czterech lat? Ponieważ wie Pan, jakie są moje decerny dotyczące tak. gospodarki komunalnej, śmieci, spalarni, w związku z tym bezpośrednim przełożeniem to tak trudno się wytłumaczyć i, i czasami też się łapie z tą myślą, ale miała podać jeden z przykładów. Zmieniliśmy bardzo drastycznie zasady wynajmu lokali miejskich, komunalnych, socjalnych, prowadząc pierwszeństwo dla wielu grup, które do tej pory jakby były pomijane, bo ważne było tylko termin, kiedy się osoba została umieszczona na liście. Dzisiaj zależy to od punktów ilości dzieci, niepełnosprawności, ale również niebieskiej karty na przykład w rodzinie. Także nie, nie będzie to taki na stół położony jeden konkretny przykład, ale w wielu działaniach pamiętam i wiem, w jaki sposób to środowisko wesprzeć. Pani prezydent, dlaczego lewicowa młodzież z inicjatywy Polska woli iść do wyborów z list Platformy, a nie ze SLD. Piotr Sienko z inicjatywy mówi tak. Annie Mackiewicz, życzę wszystkiego dobrego, ale w odróżnieniu od SLD, my zamierzamy nasze postulaty wprowadzać w życie. Nie namówi mnie pan, żeby mówić coś złego. Bardzo żałuję, że tak się stało, ale dlatego, że. Z powodu tej decyzji e, inicjatywa polska no, rozpadła się na e, wiele kawałków, czyli to, co miało szansę się rozwijać. Z się tego, rozwija... co wiem, tylko kilka osób podeszło. A... No, z tego, co wiem, to bardzo dużo osób podeszło, bo od nich samych mamy te informacje. Także sam zarząd krajowy się rozsypał. Tam jest, bodajże sześć osób podeszło. Także, m, ale nie chcę mówić nic złego, ponieważ y, po wyborach będziemy często siadać przy jednym stole. Także na pewno nie będę zwracać To y, akurat. Pan Szymon jest kolegą, jest nie tylko znajomym z kolegą, wywodzi się z SLD, także wiele ich pomysłów, naszych pomysłów przyjdzie nam realizować razem. No, ale te wasze listy to no, nikogo nowego nie ściągnęliście, bo jeśli startują społecznicy, jak Paweł Górny czy Wojciech Bulanda, to oni też z list Koalicji Obywatelskiej. Mhm. Jak na przykład Adam Bujny, to czas zbyt goszczy, a wy macie raczej te same twarze co zawsze i nikogo nowego na czołowych miejscach na pewno nie, nie macie. Oj Panie Remigiuszu, bardzo żałuję, że Pan nie przyszedł na konwencję w takim razie, bo zobaczyłby pan te twarze. Nie hmm. mam tu liderów waszych, waszych list. Marek Jeleniewski, Ryna Reneusznikwiczka, Dzimierz Ros, Tomasz Puławski, Gisow Tylicki. No, różne rzeczy można i pani. Różne rzeczy można powiedzieć, ale raczej no, świeże twarze, no to no, nie, to są to doświadczenie tak zwani kandydaci. No ale tak się najczęściej listy buduje, że przyciąga się tym nazwiskiem na jedynce, i tak my też również postąpiliśmy. Nie nie widzę nic złego, ale gdyby pan przesiedził listę, to myślę, że ona jest perfekcyjnie zbudowana. Jest przeszło 50% do kobiety. Ta perfekcja ile mandatów da? Jeszcze, ile czy... mandatów ta perfekcja No da na w pewno odtwarzamy dzisiejszy stan. Skąd taka pewność? A dlaczego miałabym liczyć tam coś innego? Bo z tych sześciu mandatów moim zdaniem no, zrobić raczej cztery, a nie, a nie sześć. Teraz no to pan, sześć. Pan pozostanie przy swojej argumentacji. Ja przy swojej. W porządku. Pani prezydent. Jan Szopiński jest liderem SLD do Sejmiku. Czy to tak. jest polityk, z którym łączy panią szorska przyjaźń? Ojejku, musiałabym zastanowić się nad definicją szorstkości, bo przyjaźń to na pewno nie. No, mieliśmy parę takich sytuacji niedogadania się, ale powiem tak, w momencie, kiedy wszyscy zdecydowaliśmy się kandydować, w tym momencie już nie ma sporów i od pierwszy, pierwszego dnia nie, nie, między nami nie zaistniała jakaś, jakieś, jakiś problem. Pan Jan Szopiński jest Silnym, silną jedynką, silnym liderem i nie można mu oddać bardzo dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o wiedzę na temat województwa. Był dwie kadencje wicemarszałkiem. Także z, z tych osób, które chciały kandydować do Sejmiku, jest najsil, najsilniejszą pozycją. No tak, ale Jan Szopiński cały czas ma żal. Jest mu przykro, że władze SLD nie pozwolili mu startować do Rady Miasta, gdzie, mhm. gdzie chciał. No i czy pani współodczuwa ten ból z przewodniczącym Szopińskim? Ja powiem tak, to jest silny facet i myślę, że to media tak rozdmuchały specjalnie nie, te żale I był cytat, że jest mu przykro, że tak to się potoczyło. Ale przykro, a żal to chyba trochę jest duża różnica. W 3 października odbyła się Rada Wojewódzka, gdzie Jan powiedział tak, Rada Wojewódzka powiedziała tak i od tego momentu prowadzi kampanię jest nastawiony na zwycięstwo, także współpracują wszyscy kandydaci z tej listy do sejmiku, także nie widzę powodu do tego w Myślę, że media za, za bardzo to troszeczkę wyolbrzymiły. Ale nie powinno nie Szepińskim pisać, Pani zdaniem, tak najlepiej w ogóle. Nie, dlaczego? Ja mówię, że w ten sposób, no bo przedstawiliście go Państwo jakiegoś miękkiego, niezdecydowanego samorządowca, który na pewno nie, tak nie, nie było. jest. Jest, no, psa, się... jest stanowczym człowiekiem, jeśli tak. na czegoś podejmuje, to idzie do przodu i tak jest w tej, tej kampanii. Jest Także kandydatem... na pewno miejsce w sejmiku mamy. Aha, tak Pani... A, rozumiem. No, pa, czyli, pan na czyli, twarzy widzę, tak. że pan też jest przekonany no, do czyli tego. No, ja sobie może zapiszę, czyli tak, sześć mandatów do rady minimum. Tak. Zwyci powtórzenie tak samo wyniku w Sejmiku, gdzie 4 lata temu zdobył mandat Roman teraz zdobyć tak, ma mandat Jan Szepiński. I cztery lata temu pani wynik to było niecałe 8%, tak? Teraz idąc tą drogą, też pani myśli, że pani utrzyma ten stan te posiadania. Cztery lata temu było ośmiu kandydatów, jak dobrze pamiętam. Mhm. Teraz jest pięciu. No myślę, że też jakiś wpływ będzie, że jestem jedyną kobietą na tej liście, choć nie, nie liczę na głosy z innych powodów, nie, nie z powodu mojej płci akurat, ale przynajmniej utrzymamy stan dzisiejszy. Pani prezydent, jeszcze pytanie o Łęgnowo wieś. Mieszkańcy chcą być zwolnieni z opłat za wodę i był przedstawiciel mieszkańców na sesji Rady Miasta jakiś czas temu. Sebastian Grysiak mówił, że kiedy pani była radną, była pani za darmową wodą, a kiedy została pani zastępczynią prezydenta, już pani zdanie zmieniła. No to może troszeczkę od początku. Tak. Chciałam przypomnieć, że pewnego dnia syndyk ogłosił, że zakręca kurek z wodą to dla może mieszkańców. Może jeszcze wcześniej, może nie wszyscy tak. wiedzą. W 1977 roku teren stał się częścią Bydgoszczy. Miasto wiedziało, że tereny są skażone, niebezpieczne. W 1980 roku zobowiązało zachę do dostarczenia darmowej wody. I jesteśmy teraz w momencie, w Znam, kiedy zakład, zakład upadł. Yy, w, syndyk postanowił zakręcić, sprzedać infrastrukturę, zakręcić dostęp do wody. Mieszkańcy Łęgnowa Wsi nie mieli dostępu do wody pitnej. To, co zrobiliśmy wówczas, to był według mnie po prostu majsterszczyk i to jest jedna z rzeczy na mojej liście, której mogę się z podniesioną głową chwalić. Enwik podprowadził sieć do osiedla. Rada Miasta przyjęła mój program dofinansowania do budowy przyłączy wody. Bardzo szybkim tempie były podpisane umowy z mieszkańcami i w godzinie zero, kiedy syndyk zakręcił kurek, wszyscy mieszkańcy oprócz jednego gospodarstwa mieli Dostęp do wody pitnej. Także za darmo, ponieważ nie płacili nic za przyłącza, dofinansowało to w 100% miasto. Także ta akcja była wręcz wzorcowa. Oczywiście dzisiaj trwają dyskusje, czy woda ma być darmowa. Z tego, co wiem, to radni na komisjach również na ten temat dyskutowali i nie ma pomysłu, ponieważ ja zapytałam się radnych, w jaki sposób to przeprowadzić, bo od tego zależy, jakie to będą koszty. Jak to przeprowadzić, czy od metrów działki, czy od ilości osób mieszkających, czy, ponieważ chodzi o to, żeby. Woda pitna jest, tak? Więc chodzi o to, żeby nie wykorzystywać wody gruntowej do podlewania ogródków i tak dalej. Także do dzisiaj nikt z radnych ani żadna komisja nie poszła krok dalej. Także myślę, że w przyszłej kadencji y, trzeba będzie zmobilizować większą grupę w tej sprawie. Czy tak samo dumna jest Pani z akcji wokół Placu Kościeleckich i drzew na tym placu? Tak. Myśli Pani, że rozwiązała Pani tę sprawę optymalnie? Tak naprawdę przetoczyła się wielka burza przez miasto, wszystkie media grzały ten tak, temat. Tak, ale gdyby ktoś tak ten spokojnie przejrzał, to przygotowaliśmy projekt bez wycinki drzew. Nawet zaplanowaliśmy, które drzewa będą podświetlone, po czym kolejne dwa drzewa się wyłamały, o, wypadły, o, po prostu się złamały. Na to Wojewódzki Konserwator Zabytków i Miejski zasugerował, że być może warto odtworzyć ten plac w starym układzie, czyli z dwoma szpalerami, dwu, podwójnymi szpalerami drzew. Zatrzymaliśmy pracę bez wycinki i zaczęliśmy się skupiać na pomyśle z wycinką. Po tej akcji Wojewódzki Konserwator się wycofał, ale powiem panu, że dzisiaj... Do wojewskiego konserwatora został przekazany projekt z, podwójnymi, z dwoma podwójnymi szpalerami, ponieważ otrzymaliśmy znowu sugestię, żeby wrócić do starego układu. A tak jak konserwator powie, tak zrobić musimy. A tak, tymi drzewami, naj... które tam są, zostaną, część z nich zostanie wycięta, czy jest tak jak dzisiaj? Te drzewa są w bardzo złym stanie tego nie widać. Zapomniałem, w którym to roku było, ale jak Państwo zwrócili uwagę, tam są murki budowane. Tak, i, wówczas, absolutnie ten... I wówczas nadsypano tak. ziemi. Te drzewa Drzewa utraciły sporą część systemu korzeniowego, walczyły właściwie o życie. My robiliśmy wiele takich ekspertyz również obciążeniowych, czyli sprawdzano, naciągano, sprawdzano te drzewa są naprawdę w złym stanie. Ale jeżeli pan sobie wyobrazi, że zamiast tych pojedynczych drzew tam rosnących, będzie tam 30-40 nowych drzew, które będą żyły i, i będą przypominały, jak ten skwer był pierwotnie zaprojektowany, to myślę, że pan się to ucieszy. No ale. Też fakt jest taki, że gdyby wcielono w życie pani decyzję, pani propozycję, to tych drzew już dzisiaj by tam nie było. A są. Byłyby, bo inwestycja jeszcze by się nie zaczęła. Jak to miałoby wyglądać? Te, ile drzew zostanie w takim razie w Pani wizji, yy, tych, które stoją tam teraz? Więc wizji wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytku, od których yy, opinii, decyzji wszystko zależy, ponieważ ten skwer jest w rejestrze konserwatorów, tak jak oni chcą, tak robimy. Dzisiaj pracujemy nad dwoma podwójnymi szpalerami drzew. Dziękuję. To wszystko na dziś. Więcej filmów z Originaiskowej Siedlona, Bydgoszcz, wyborcza.pl. Pozdrawiam.